Jak ktoś myśli, że ja tutaj skończyłem te modyfikacje wszystkie na korniku, no to się grubo myli. Tutaj zawsze jest coś do roboty. Zawsze jakaś nowa sytuacja wyjdzie. I nam co, sytuację mamy taką. Już wam opowiadam. Jak otwieramy tutaj, żeby jajka wybierać, to te małe kurduple to tak uciekają, że nie idzie ich połapać. A jak chcemy później je pozamykać, to nasiadają tutaj na tym i nie da się zamknąć klapy. I po prostu cały czas coś musimy wykombinować. Dobrze, że mamy trochę tych materiałów po ociepleniu i tak dalej, tą siatkę sobie zrobimy. My tutaj jajka wybieramy. I teraz co? W środku ta sama sytuacja, bo dzisiaj został niestety drugi kurczaczek zadziobany. No trudno się mówi. Zostało nam 16-14. I tutaj musieliśmy zrobić też przegródkę. No ja nie mam na razie miejsca. I tutaj żeśmy przegródkę takiej odchowalnikiem zrobili. Mały jest, ale może tam ktoś mnie krytykować, ale to nieważne. Lepiej jak będzie taki, niż by miały być pomordowane, tak? No i tutaj żeśmy takie coś zrobili. No i są przedzielone. Tutaj u góry siatka, deski. Ta ściana jest rozbieralna. Później się po prostu tą ścianę rozbierze. No niestety. Coś cały czas wynika. To zwierzaki same pokazują, co trzeba im zrobić. No a my później tych małych kurczaczków, trudno nam jest łapać te małe kurczaczki, bo one uciekają. I tutaj te czarne kurki, one tu przechodziły. I no i tu lekhorny też przechodzą tam. O, słuchajcie panowie, od razu zrobimy tam siatkę, zamontujemy. Tam, żeby te lekhorny mi nie przechodziły. No. No widzicie, one się tak garną do wyjścia. Rzeszok, no niestety to jest zwierzyna. Chów klatkowy, jak zwał, tak zwał, nieważne, u mnie są zwierzaki. One tutaj wychodzą, to później nam, ostatnio dwie kurki nam tak samo zostały zamordowane. Żeśmy, nie mówiłem o tym, co to było w tamtym tygodniu w filmikach, bo o takich rzeczach raczej nikt nie mówi, ale ja będę mówił wam o wszystkim. Poszliśmy, po prostu tutaj były wypuszczone, poszliśmy do domu na śniadanie. Nie minęła godzina, czyli pół godziny śniadania, czyli 45 minut, żeśmy z potem przyszli. Już dwóch kur nie było, były zamordowane, tutaj leżały u sąsiada na tym. Po prostu zwierzak się czaił tam w tych chaszczach, przychodzi, atakuje, jak nikogo nie ma, jak nie ma ludzi i dlatego tak to się dzieje. Dlatego tu non-stop musi być chronione. Co z tego, że wypuścimy sobie zwierzaki i zrobimy im szczęście, jak później staje się właśnie nieszczęście. I tak to właśnie jest. No dobra, wiosna całą parą, kuski na razie, my tu wilków nie mamy jak na razie, ale mam kozy, to i wilki się pojawią, nie? Ja nie miałem tu kun ani lisów, mam kury, to i kuny i lisy się pokazały. No i teraz mamy to, że walka taka jest, nie? No, debultówki nie chcą mi dać, bo mówią, że wariat, to że mogę powystrzelać nie tego, co trzeba. Dlatego tutaj muszę w jakiś sposób je chronić i te takie modyfikacje cały czas i kurników i wybiegu cały czas się robi. Niestety są takie czasy, że zwierzynę trzeba swoją chronić. Bo będziemy się cieszyć, zrobimy im dobrze, czyli wypuścimy ich na wybieg bez kontroli i tak dalej. Przychodzimy i możemy nie mieć całego stada. Ja tak miałem 2 lata temu, jak przyprowadziłem kurki. Kurnik jeszcze nie był do końca skończony i 13 sztuk pozbyłem się. Zapłaciłem za stado za 20 sztuk 700 zł. Przyszłem i połowy stada nie miałem. No tutaj te kurki dzisiaj rozrażnione, czyli będą mniej jajek dzisiaj zniosą, bo mają lekkiego stresa, bo musimy te lekhorny, te czemu tutaj przylatują, rosy nie przechodzą, tylko lekhorny. Te lekhorny bardzo ładnie mi się zaczęły nieść, ale lekhorny to są wariaty. I takie sytuacje nas cały czas spotykają. No, ta kurka niestety tutaj będzie chodziła cały czas, bo kurki ją podziobywały i miała cały tygodnie zakrwawione, ale ona największe jajka nosi. Bo ja chciałem wziąć na rosołek ją, ale żona powiedziała, że nie. Ona ją sobie tutaj wychowa, wykuruje. Miała tam z tyłu spryskane czymś i jajeczka nam co drugi dzień nosi. Jajeczko 82-84 gram. Także dużo. Przecież dostałyście jeść. Co wy chcecie jeszcze ode mnie? Ileś można? Ojejku. I słuchajcie, jak się ma zwierzynę, cały czas jest coś do roboty. Non stop coś do poprawienia. No proszę bardzo, jaki temperament ma. Dostał po uszach ostatnio od przystojniaka, a teraz tutaj lata za kurką. Ja też tak kiedyś latałem. Za kurkami.
Na razie dziękuję i pozdrawiam.